A tu Pyzala, kolejny wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zaczynamy wspólny wypad z Rafałem Robercikiem. Jesteśmy na Połańcu, jest dzisiaj sobota, 19 grudnia 2020 i oto w tym miejscu zaczniemy najnowszy film. Robercik, co jak? Witaj. No słuchaj, jesteśmy, dopiero żeśmy ich rozłożyli, brania już są, także jest wszystko ok. Jak zawsze łapiemy no i jakiś tam będzie konkursik o największą rybę. Big fish, leszcza jak tak zwykle. Jest, jak zawsze. Jest zaneta standardowa. Miejsce zupełnie inne. Także coś nowego. Co prawda to nadal kanał, ale zupełnie gdzie indziej. Zupełnie inna woda. Zupełnie inne łapanie. Inny dzień. Inny dzień. Tylko te same mordy. Tylko te same, ci sami znajomi, ale przyjedzie tutaj do nas kolega z Połańca, który mam miejscowy. Nadzieję, miejscowy, który nam pokaże jak się łapie ryby. Jak się łowi ryby. Duże ryby. Duże ryby. Tak. I przyjedzie, zobaczymy, będziemy wędkować wtedy we czterech. Tak jest. Kolega Witek. Także dobrze. Czekamy na niego. Czekamy na niego, idziemy dalej. No. Powodzenia. I jak widzicie, Big Fish. Największego leszcza. Idziemy do kolegi Rafała. Cześć. Rafał. I co i jak? No krótko mówiąc. No. 20 minut, dwa brania i nie ma się co rozwodzić, dlatego że próbuję drugą zarzucić. Jakoś mi się nie udaje. Myślę, że będzie ok. I jak to się mówi, no myślę, że będzie w pyta. No i tyle. Pamiętaj, że dzisiaj jest też mały konkursik o największego leszcza. Tak. Tak, ostatnio. I o największego leszcza, w sensie... Druga osoba, kto będzie największym leszczem jako ostatni, nie? Dobrze, dobrze, cześć. Dobrze. To powodzenia, ja idę do siebie i jeszcze jeden kolega przyjedzie. Próbuję zawiązać. Zawiązać, no to powodzenia. Tak, i drodzy Państwo, będzie nasz czterech, miejscowy kolega przyjedzie, tu już ma stanowisko między nami zajęte. Będzie wędkował to w tym miejscu, albo z dołu, z kamienia, albo z góry, stąd. I kolega tu umieści się, idziemy dalej, idziemy dalej. Tu Robercik, idziemy na moją miejscówkę. Ja za drzewem. I tak to się, drodzy Państwo, prezentuje. Ja tym razem koło drzewa. To jest moje stanowisko. Schodki, zejście i cały mój dorobek, czyli moje sprzęty. Koszyki, sita i tak na wstępie zrobiłem sobie miejscówkę, że mało co będę wychodził do kolegów i tak to się prezentuje moje stanowisko, usiądę, wszystko pod ręką, podbierak, siatka do przechowywania rybek, jak jakieś będą, dwie wędki, wiadra z zanętami, jokers, ochotka, wiadro do nęcenia z mieszanką oraz zanęty, przynęty i dzisiaj łowimy na robactwo ochotka albo pinka albo biały robak, dwie wędki, nic się nie zmieniło, Shimano Alivio 390 i Shimano Bassmaster 390, koszyki 60 i zestawy obydwa na niesymetrycznej pętli, tak to się prezentuje, jeden tak samo i drugi, ale najpierw odmierzyłem sobie na klipie za połowę i teraz wezmę koszyk i zanęcę sobie miejscówkę, więc drodzy Państwo, kawka, herbatka, ciasteczko, browiec. Jedziemy z tym koksem, bo już późno. Ok, zanęcę i bierzemy się za wędkowanie. Sita, tak żeby wszystko było pod ręką. Tu gotowa zanęta, którą przygotowałem w domu. Pokażę Wam dwa rodzaje. Przesypiemy. A teraz zanęcimy sobie za pomocą szklanki naszą
miejscówkę Ochotka Jokers i za pomocą tej zanęcimy miejscówkę, odległość wyznaczona, tak aby wszystko, ręce i nogi, miało pomalutku. Obrałem taktykę, więc pomalutku muszę teraz wierzyć w tą taktykę, którą dzisiaj przyjąłem na wędkowaniu. Trzymać się założonego przez siebie planu. Więc najpierw zanęcę, a później zarzucimy zestawy i zobaczycie co i jak. Mamy towar, czyli kilo spożywki i ziemia z czerwoną gliną, wszystko to wymieszane, tak aby jeszcze jakieś ziarka, coś tam było, weźmiemy odmrożoną pęczak i ten pęczak trochę zostawimy, kilka ziarenek, niedużo, i ten pęczak wymieszamy. I teraz to wszystko poślemy, zanęcimy i jedziemy z tym koksem. Nie wiem, z 10, z 15. Do klipa. I wszystko tam poślemy. Więc machaj będą, ryby będą, tak to się mówi. Kto się je, ten zobaczymy, czy zbiera. Teraz trochę weźmiemy wyżej, w moją prawą stronę, czyli w prawą stronę, ale wyżej. Jeszcze trochę wyżej i tam będziemy rzucać już zestawy na odległość wyznaczoną. Założymy przypony, tu pójdzie metrowy, z
012, 16 haczyk. Pójdzie na tą. Fluorocarbon 12. Metrowy. To jest pierwszy zestaw. Ok. Drugi zestaw będzie 80. 80. Tylko zapnę to. Osiemdziesiątka. Z haczykiem. Osiemnastką. I to będzie drugi zestaw, pomalutku, powolutku. Drugi zestaw 80 cm, 0,12 i 18, malutki haczyk. To będzie na larwy ochotki. Na tą. I pomału będziemy zarzucać, bo koledzy już łowią. Robercik jakiegoś dużego leszcza teraz spiął. A ja jeszcze wędek nie zarzuciłem. Tak to schodzi. Rozkładanie się, filmowanie, wymierzanie odległości na kijkach. Wszystko schodzi. Przywitanie się z widzami, z kolegami. I nie ma to tamto. Widzicie, jak to wszystko leci. Dobrze. Moja zanęta, którą przygotowałem w torebce, żeby nie wietrzało. Tak się prezentuje jedna mieszanka. Tyle wystarczy, resztę zawiniemy. I do wiadra. Oraz druga. Jak to się mówi, miód z boczkiem. Resztę też zawiniemy, żeby nie wietrzało. I mamy dwie mieszanki. Jedna jest jasna z Bajtecha, grube frakcje ziarna. Do tego dałem barwnik czarny, tak przyciemniłem zanętę, żeby była nie jasna, tylko ciemna. I tutaj jest z dynamita, z kasterów. Explosive Caster, to co ostatnio. I do tego damy zmielone robactwo. Odrobinę konopi do jednej i drugiej mieszanki. Niedużo. Kastery. Oraz zdechłą pinkę, troszkę delikatnie. Ok. I tak prezentuje się jedna i druga mieszanka, którą przygotowałem.
I jeszcze zmielimy białe robaki, ale to za chwilę, jak zarzucę zestawy, będziemy się bawić dalej z przygotowaniem naszej zanęty, jokersa, ochotki. Rozproszymy ochotkę, dodamy do reszty zanęty i do zanęty, którą będę łowił, i do nęcenia. A teraz wybaczcie, nabijam podajniki, zarzucam zestawy. Zobaczymy tylko naszą ochotkę, co i jak. Piękna. Siema. Dobry, witam, przebawanko. Siema, kolega Witek miejscowy, i powiedz, co i jak, przyjechałeś dopiero i... Dopiero dotarłem, zobaczymy, będziemy walczyć. I jaką masz taktykę na dzień dzisiejszy? Na razie żadnej. No ale na co będziesz łowił i na którym metrze mniej więcej? Podejrzewam pineczkę, jedną, dwie. Coś zanęta tam pokombinowałem. No a jak będziesz rzucał? Daleko? Blisko? Maksymalnie do 10 metrów obstawiam, dalej nie ma. Mówisz? Nie ma. No to ja już zanęciłem za połowę trochę. No ja tak do 10 metrów, jedną federek na lekko, drugą... Na przyponówkę jaką? Jak używasz tam przyponu? Ja tutaj 18, 14, 16. A tak, łapię, grubo. Łapią cienko, bo tu łapią naprawdę cienko chłopaki. Bo no ja też 12 założyłem na obydwóch, a ty no, mówisz grubiej. Przy grubszej sztuce, no to wiadomo. Pójdzie i nic. Dokładnie, no. A więc powodzenia i jak coś, to będziemy widzieć się później. Jasne. Kontakcie. Pozdrawiam. Ja również, i połamania. I więc zakładamy przynętę i w końcu zarzucę zestawy. Tak więc, drodzy Państwo, mamy piękną ochotkę, którą wrzucimy do wody. Czyli całość. Gazetę zachowamy w razie czego. Zobaczymy co i jak, żeby nie śmiecić. I mamy, zobaczymy co przeżyło, co dojdzie. Będziemy zakładać martwą, nieżywą. Rozdzielimy i przysypiemy do zanęty. Więc tak to się prezentuje. Miejsce na ochotkę, że nam nie zjechała. Larwy. Dobrze, zakładamy i wędkujemy, bo późno. Zobaczymy naszego, która już jest 8:33. Zobaczymy naszego jokersa. Zobaczcie, 8:33, a ja dopiero zarzuciłem. No, widzicie jak to schodzi. Weźmiemy naszego joka. Weźmiemy porcję. Resztę zostawimy. I rozprowadzimy pomalutku. Mamy mąkę kukurydzianą. Delikatnie. Coś jest?
Zobaczymy tylko co. Ustawimy hamulec. Muszę przełożyć. Niestety. I zobaczymy co jest. Sztyca nowa do podrywki zrobiona z wędki. I zobaczymy co i jak. Nie ma co się spieszyć, bo 0,12. Trzeba rybę zmęczyć tak, aby przypon nie szczelił. Certa. Ryba zaliczona. Wędkę położymy tu. I mamy piękną, zobaczcie jaką ma gębę, widzicie, to nie ma ode mnie, taką certę, certa, ok, więc zarzuciłem zestaw. Myślę, starczy i rozprowadzimy naszego dżoka. Cześć damy. Do mieszanki. Ładnie rozprowadzony, zobaczcie. Mąka kukurydziana nie przeszkadza w niczym. Zobaczcie. Bogactwo. Tak, a resztę poślemy zaraz. Jeszcze czarnej dodam. Ok. A reszta dżoka pójdzie do nęcenia. Delikatnie, niech sobie tam chodzi. I mamy oto tak przygotowane stanowisko, miejscówkę i na to będziemy wędkować. Jeszcze zaraz robaki z miele dodam, bo to zanęta ma być, drodzy Państwo, bogata. Bogata w ochotkę, w jokersa, kastery oraz mielone białe robaki, które zaraz zmielimy.
też nie ma od trocin, od paprochów. I to pójdzie do zmielenia. Zakrywamy i porcje białych. Jeszcze interesuje nas sok. Dobrze. Sok. I teraz kolejna porcja. Tak, aby jak najwięcej tego zmielić, rozdzielić. Tak, żeby wszystko było w pytkę. I do mielenia. Dobrze. I dobrze. Teraz to poczyścimy. Tak, aby wykorzystać sok. Wymieszamy z zanętą, która przez noc podeschła trochę, wypiła, doszła akurat w tym zrobali. Ok, wszystko pomyjemy, ogarniemy i już będę zmieniał, kombinował z przyponami, z przynętami. Weźmiemy sito, mniejsze, rozdzielimy martwą ochotkę, tak aby mieć tylko żywą. Więc robimy tak. Wlejemy wodę. No co jest? Branie. Jest coś.
0,12 żyłka, to w razie muszę trawę zerwać i posłanie zrobić, coś niedużego. Co mamy? Okoń. Spadł. Zobaczcie, jaki ładny okoń. Chciałem go podnieść i spadł. Okonie mają słabe gęby. Zobaczcie, malutki haczyk. Ryba spadła, więc zakładam robaka i wędkujemy dalej. Tylko trawę muszę tu rozsielić. Ale to wszystko pomalutku, powolutku. Okonik spadł, nic się nie stało. Zakładamy dwie pinki. Czerwoną. Białą. Nabijamy podajnik. Teraz tą. I zarzucamy wędkę. Dobrze. Weźmiemy larwy. I przepuścimy. Żywe popłyną, a martwe zostaną na ście. Ale ciapa. Pomalutku. Powolutku, tak wszystko, żeby ręce i nogi miało. Tak. Okej. Sobie jakoś radzić. I teraz ich sobie w tej pozycji żywa powpada na dół, a martwa zostanie u góry. Żywa popikuje w dół, a martwa zostanie na sicie. I tak oddzielimy martwą od żywej, martwą damy do zanęty, a żywą będziemy zakładać na haczyk. Mamy coś. Tak jak mówię, hamulec musi być popuszczony w razie odjazdu. Teraz trzeba rybkę podebrać, tak żeby nie wylać teraz ochotki. Co mamy? Dobry. Tak. Zobaczymy, co prawdopodobnie może być serta. To na leszcza mi nie wygląda. 0,12 żyłka, haczyk 16. I tak to wygląda. Coś niedużego, ale jest. Żeby tej ochotki. Certa będzie, to na leszcza mi nie wygląda.
Szczupak płynie zdechły. No szczupak, nie wymiarowy, płynie zdechły brzuchem. O, odjazd. Certo. Nie ma co się spieszyć. Ale silne te ryby. Ja miałem grubszą żyłkę, to na chama bym ciągnął. Jest rybka zaliczona. Certa. Ładna. Kolejna. Certa. Okej. Raki mogłem wziąć, ale nie przypuszczałem, że będzie tak po ostatnim wypadzie. Więc widzicie sami, muszę tutaj jakoś obłożyć trawą. Zaraz pójdę na górę, utnę trawy i porozcielę ją tutaj, tak aby się nie poślizgnąć. Ale na tą chwilę wędkujemy, próbując coś złowić. Kolejne branie. A coś mniejszego. Albo mi się zdaje. Kolejna certa. Ryba zaliczona. Ta jest malutka. Więc taką wymiarowa jest, ale mała do siatki, więc zwracamy wolność. 5 sztuk można mieć. 5 sztuk można mieć, więc musimy je jakoś do zdjęcia segregować. Robercik teraz coś ma. Teraz coś holuje i jest w pytkę. Tamtą muszę prawą ściągnąć. Tam mam 80 cm, 18 haczyk. Jedna ryba była, no ale długo nic. Jedna pinka, więc założę haczyk 16.
i dwie pinki. I zobaczymy, czy na tej drugiej prawej też przyniesie to rezultat. A na razie przyglądamy się i zobaczymy, co jak. Więc tak jak mówię, tą ściągnę i założymy 80 cm przypon, 12 z haczkiem, 16 i dwoma pinkami. Więc szybka zmiana przyponu. To, żeby to nie odfrunęło w późniejszej. Później go wykorzystamy jeszcze przy dzisiejszym wędkowaniu. Siedzi, widzicie? Dobra. 50. O! Patrzcie, ej! Zobacz u mnie! Może być leszcz! Bo pa, nie pikuje! Zobacz, pa! Ale pak trzyma. 0,12, wiesz, to nie jest certa. Może być leszcz. Na pewno to nie będzie, znając życie, certa. Teraz coś ruszyło, ale zobaczymy. Nie certa. Certa tylko jakoś inaczej szła mi. Nie certa. Czwarta. Ale silne. Jest. Zobaczcie, jedna wędka łowi, więc dlatego trzeba obserwować, co i jak, zmiana przyponu, tak aby dopasować się. No ta już trochę większa, piękna certa i haczyk malutki. Więc odczepiamy, zerwę trawy, naprawdę się nie da. Muszę pozbierać trawy, tak aby sobie rozsielić to, bo się nie da po tym łazić.
dzieliłem sobie w ten sposób trawą i teraz jakoś będzie bezpieczniej, nie będę się tak ślizgał. Jeśli będzie znów za mało, to przyniesiemy świeżą znów trawę, świeżo zerwaną, suchą, a świeżo zerwaną i jeszcze pościelimy i tak nam się to ładnie ubije, że będzie bezpiecznie wędkować. Dobra, przerzucam zestawy obydwa i próbuję złowić jakąś rybę. Rafał złowił leszcza 55 cm, później wam pokażę. Nie nagrywałem, bo za daleko chodzić. A na końcu zobaczcie, leszcza 55 i na tą chwilę Rafał wygrywa, a my się nie poddajemy, dopóki przynęta w wodzie mam okazję coś złowić. Wędkujemy dalej na kanale w Połańcu. Ochotka ładnie przechodzi. Zobaczcie, część już tam przeszła. Pokażę wam, a reszta jeszcze walczy. Oczka mam trochę przygrube. Ale zobaczcie, na dole już ta żywa, która przeszła, a reszta jeszcze walczy, więc dalej przepuszczamy, już niewiele zostało. Dolejemy trochę więcej wody i już, patrzcie się, zobaczcie, w locie łapę kija. Ok. I ściągamy rybkę. Branko za brankiem. Kto sypie, ten zbiera. Kto sieje, ten zbiera. Kto sypie, jak go zwali, tak go zwali. Podsypane, podnęcone. Więc łowimy i czekamy na te większe rybki. Wędkując w ten sobotni dzionek, grudniowy dzionek. Co mamy? Pomału, tak mówię, nie mam co się spieszyć, bo jest 12. 16 haczyk i 12. Żyłka jeszcze na fluokarbonie, a fluokarbon jest mniej wytrzymalszy, na dużym odcinku jest bardziej wytrzymały na przetarcia, ale jako waga ryby jest mniej wytrzymały. Zobaczymy co. Nie mogę przekręcić. Co? Ja mam certę. Dobra, wóz albo przewóz. Nie ma co już się bawić. Praktycznie już ryba trochę wymęczona. Okej, nie widzę. Długi przypon nie widzę.
zaliczona. Zaliczona. Pomału. I mamy kolejną certę. Jakiś glut, co tu mamy? Leszczyk. Leszczyk, tylko nie duży. Zobaczcie, taki glutek, haczyk delikatny. I takiego leszczyka wpuszczamy, przerzucamy zestaw. Zobaczcie, a rybka odpływa. Ok. Nawet nie 40. Nie? Mały. A więc kolejny na rybka. Taka ładna certa. Thank you.
świnka. To jest, drodzy Państwo, świnka na bank. Tamte są certy, a ta na bank jest świnka. Zobaczcie, na bank świnka. Odczepiamy i wędkujemy dalej. I świnka, świnka wraca, płynie, baja, pięknie stoi, popłynęła. I co, mamy kolejną świnkę. Kolejna świnka. Zobaczcie, to nie jest certa, to jest świnka na bank. Więc odczepiamy rybkę i baja. Płyń po kogoś dorosłego, dziewczyno.